Wszystko mogą Państwo jeszcze zmienić. Państwo po prostu nie chcą. Burzliwe emocje na spotkaniu w Urzędzie Miasta, które dotyczyło między innymi losu drzew przy ulicy 27 grudnia i tego, czy tamtejsze leszczyny zostaną w starym miejscu. Społecznicy mówią jasno, do porozumienia nie doszło. Gadał dziad do obrazu, a obraz ani razu. Tak? My swoje, oni swoje. Wczoraj odbyły się fasadowe konsultacje, niestety kolejne w ramach programu Centrum. Miasto chciało odbyć te konsultacje, mieć po prostu z głowy. Strona społeczna mówi o braku współpracy ze strony urzędu, a miasto wręcz przeciwnie, o licznych konsultacjach. Projekt Centrum jest publiczny od 2015 roku. 18 spotkań było konsultacyjnych w sprawie tego projektu, różnych jego etapów, na różnych jego wątkach. Wczorajsze obiecane mieszkańcom spotkanie doszło do skutku, ale decyzja zapadła wcześniej. Urzędnicy poinformowali o niej na stronie miasta już około południa. Głos zabrał też prezydent Jacek Jaśkowiak w mediach społecznościowych. Projekt przebudowy centrum będzie kontynuowany. Zrealizujemy go w sposób zgodny z rekomendacją Rady Konsultacyjnej, która jest tu kluczowa, i wskazaniami wynikającymi z analiz ekspertów. W sprawie drzew miasto zamówiło analizę u krakowskiego arborysty doktora Wojciecha Bobka. Zamierza zostawić platany. Inaczej sprawa się ma w przypadku 27 rosnących tam leszczyn. Zdaniem ekspertów one w tym miejscu dzisiaj, niezależnie od naszej inwestycji, czy ona by była, czy nie, zaczynają bardziej wegetować niż rosnąć. To jest zdanie oczywiście ekspertów. My w to zdanie się wsłuchujemy i oni sugerują przesadzenie tych leszczyn. W miejscu leszczyn mają stanąć dwa szpalery drzew złożone z 30 platanów. Ten pomysł nie spodobał się społecznikom. Teraz posadzić nowe roślinki, bo to nie będą jeszcze drzewa, tak? Tylko małe roślinki, które nie wiadomo, czy przeżyją w tym środowisku. Tak? No kompletny absurd. Z ekspertyzą doktora Bobka nie zgadza się też Koalicja za Zieleń Poznań. Parę dni temu jej działacze przeprowadzili własną ekspertyzę dotyczącą leszczyn. Stwierdziliśmy, że te leszczyny w większości są zdrowe. Na 27 leszczyn 25 jest zdrowych, mają małe tylko jakieś problemy zdrowotne, małe uszkodzenia. Stowarzyszenie Plac Wolności oświadczyło, że ich walka o leszczyny się nie skończyła. Społecznicy skierowali nawet pismo w tej sprawie do Komisji Europejskiej. A trzeba tu przypomnieć, że szeroko zakrojona przebudowa w centrum miasta jest dofinansowana właśnie z unijnych pieniędzy. Poprosiliśmy o kontrolę całej tej inwestycji, nie tylko tej tutaj odcinkowej na 27 grudnia, ale całego programu centrum, ponieważ uważamy, że ona jest niezgodna z politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej. Wcześniej w celu ocalenia drzew przy ulicy 27 grudnia społecznicy zbierali podpisy pod specjalną petycją. Podpisało się pod nią ponad 11 tysięcy osób. Jakub Szustakowski, Puls Dnia.